Witam was moi drodzy serdecznie, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light 2 Stay Human. Idziemy w śpiulkę, oczywiście standard. O, bez ataku naszego jedynka, bez ataku. No i co? Dzisiaj kontynuujemy nasze poboczne questy, co? Zobaczmy w ogóle, co my tutaj mamy na mapce. Nieodkryte miejsce. No, że tu questów nie pokazuje. Tutaj niby są jakieś. Porozmawiaj z Frankiem w kantynie. Gońcy. Ja bym zrobił sobie tak. Dozgonne uczucie. Albo najlepiej zabić, albo nie zabić. O. Moglibyśmy tak. Pójść tędy, ogarnąć tego questa. Pójść tędy, ogarnąć tego questa. I dopiero do gońców podlecieć. No i tak myślę, że zrobimy. To jest daleko, bardzo daleko. 830 metrów, to jest od cholery. Od cholery i ciut ciut. No dobra. Ale kto to zrobi jak nie ja? Oczywiście, że muszę ja. Włączamy latarę. O, mayday, mayday. Awaryjne lądowanie. Opa. Nie na lew pław nie będę płynął. Zapomnijcie. Będzie pościg? Nie docelowałem. No i powiem wam, że prawie wyszło. Może nie było. Gdzie to jest? Gdzieś tu? Inhibitory są w wodzie? Oh shit, ale mnie zbejtowali. Nie no, inhibitorów to ja sobie nie odpuszczę. Jeden? O, wychamy jedne, ale mamy... O, karwasze! Rozumiem, że w ten sposób nie chcesz się zawiesić, prawda? Dobra, popłyniemy. To nie jest niestety kotwiczka. Zamoczyliśmy portki dzisiaj. Zamoczyliśmy portki. O, dzień dobry państwu. Mnie tu nie ma. Jak sobie w ogóle poszedł tutaj? Wiecie dlaczego chcę to zrobić? Będziemy mieć fast travelę. W sumie dużo tutaj nie ma do roboty. Więc róbmy to. Może się nawet nie zabije. Może. O kurde. Czy ja nie miałem naprawdę? Naprawdę nie miałem tego, co myślałem. O nie, jesteśmy zgubieni. Żartowałem. Wy jesteście zgubieni. Legolas, łucznik number one. Strzałki nic, 0-0. Co ty tu masz przy tobie? Tam renegaci sobie dalej świętują. Zbyt taką obczajkę robię, czy tu nic nie ma przy okazji, ale chyba nie. I co, tutaj zombiaków nie będzie, tylko będą renegaci. No dobra. Niech stracę. A, jestem lepszym łucznikiem. To jesteście easy. Nie, to nie może tak być, nie wierzę w to. Naprawdę? Oni byliby coś słabi? Czy wy byście byli tacy słabi? Ej, no naprawdę, już mi się nie chce wierzyć, że oni tacy słabi są. Mogę to wyłączyć? Mogę to wyłączyć. Ale nie chcę tego wyłączyć. Oni są zbyt słabi. No bo ja mam takiego boosta w tej chwili. O, zamek łatwy. O ile mnie nie zajdą od tyłu, to będzie dobrze. Pyk. Tyle ten garidołek. Maty, naprawdę. Tyle walenia się po kątach. Ech, och, ech.
Electrical room. Ja lecę. Jak się z tym czujesz? Wyżej? Dobra. Odpalamy grey dołek. Już? O Jezu, jeszcze na dół musimy lecieć, naprawdę. Wiem, że sobie już to oszczędzą. Buty portowe. Oki. Zobaczymy, czy ich tu nie będzie. Bo oni tu mogą być. Oni tu mogą być. Widzę, że jeszcze niżej musimy, ale na śmieci to możemy sobie skoczyć bez problemu. Dobra. O, tam jest skrzynia. To niebieska. No, zawsze jakaś broń. Może być przynajmniej. Jest zamknięte. Jest otwarte. Jezu, Aiden. Przestań panikować. Jak dziecko. Jak dziecko. O, kosa. Kosa, kokosa. Dobra, tego nie chcemy. Tego nie chcemy. Wszystkie trójki to ja wypierdzielam. Czwórki w sumie też. To mi zielone. No nie no, dwójka jeszcze tu się gdzieś zaplątała. Dawaj mi kosę, kokosę. Dobra, tu już nic nie ma. Aiden, przestań skakać jak małpa. Hop, hop. Włączamy ten grey dołek. Dobra, tu jest wszystko git. Wszystko jest git. Wszystko. Po prostu wszystko. O, ale tam mnie intryguje ta skrzynia. Dzięki temu możemy sobie troszeczkę odrobić nasze bronie, które straciliśmy. Bo których jeszcze nie mamy. To w sumie będzie zależało na tym, czy będziemy się jednak przemieniać na walkę wręcz. Ostrza. Kamizelka sanitariuszki. Mamy full. Mamy full. Kamizelki. Ech, ech, ech. No, bo czegoś innego mamy full. Zegarek na rękę. Koszulka sanitariuszki. No podnieś to. Jak ekwipunek jest pełen. Jak zegarek, pół zegarek. Jak inwentory jest pełne. Upuść to. Upuść to. Upuść to. Sanitariuszki to ja na pewno nie będę chciał. Wszystkie rękawiczki też powywalaj. W ogóle pierwszy poziom jeszcze. A nie, my tego czwartego chyba używamy. Dobra, mamy. Crane Control? A crane to są chyba te... nie tankowce. Boże. Jak to się nazywa? To nie tak miało wyglądać. Tym bardziej też nie tak. Jestem głupi. Ja się bez problemu mogę w ten sposób zawiesić. Chciałem sobie przyspaniakować. I wyszło jak zwykle. Nic nowego. Wyszło jak zwykle. W ogóle pamiętacie, jacy byliśmy na początku słabi z tą na przykład infekcją nawet? Ile było trzeba się napieprzyć, żeby cały czas starać się być na świetle i tak dalej. A teraz sobie siedzimy ile chcemy. W sumie jest to tylko takim małym dodatkiem, który nam tam może szkodzi, może nie. Zależy. Mam tyle sprzętu, że nie robi nam większego problemu to. Hop. Odpalaj ten grejdą. Odpalone. Teraz tu lecimy. Tu nie? Tu nie. O. No nie, no taka miejscowa i nic? Nie może być.
Opa. No fajne, to jest fajne, nie powiem, że nie. I jest bardzo przydatne. Nie będę kłamał. Dobra, mamy fast travela? Jeszcze nie. Hop. Hop. Kurde, oczywiście. No przecież. Inaczej się nie dało. Hop. Na samym końcu musiałem się spieprzyć. Mamy to. Mamy to. Po prostu to mamy. Tak sobie obszukuję to przy okazji, ale nie widzę, żeby coś tu było jeszcze. Chyba w tych kontenerach. Ale nie wydaje mi się. Op. Ten kontener mnie strasznie intryguje. To był chyba ten kontener. Nie, to nie był ten kontener. Opa. On nam delikatnie daje takiego boosta do przodu. Dobra, włączone. Wciągamy windę. Nic więcej tu chyba nie było. Tam jest niby skrzynia, ale ona jest zainfekowana. Czyli się nie da z tym nic zrobić. I wychodzimy. Może tym razem się nie zbaguje. I w sumie renegaci byli 100 razy łatwiejsi niż zombiaki. No, jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na miejscu. Metro King coś tam. Ale się zgliczowały obrazy, Jezu. Co tam się dzieje? Dobra, Metro King William, inhibitorek, dziękuję. Polecam się. Co mamy teraz, safe zona? Czego nie mamy? Mamy za to walkę. O. No dobra. Wejdźmy w to. Wejdźmy w to. Bo oczywiście nie mogę sobie... A mam dostęp do ulepszenia. No dobra, to bierzemy zdrówko. 9,22. Równa się plus 1 dostępne ulepszenie. Coś im się chyba tam pokrzeczyło. No i tego HP-ka mamy sporo już, nie powiem, że nie. No dobra, ale jak użyć save... Nie save zona. Jak użyć... jego dostępu. Aaaa. Tu jest szybka podróż i tu jest szybka podróż. Tu niestety nie ma nic. Dobra, zróbmy gońców pierwszych. Zobaczmy, jak działa szybka podróż. Bo jeszcze jej nie używaliśmy. W ten sposób. Ale inhibitorów nie ma, tylko wojskowa apteczka. Ej, ale my tu byliśmy? Ja sobie jakoś nie przypominam. A może i byliśmy na początku? Tak, byliśmy na początku, na samiuśkim początku. Na samiuteńkim począteczku. Dobra, są tu jakieś sklepy? Albo coś mogę ukraść? Pewnie, że mogę. Kieszonkowiec Shiro. Tylko sklepów tu nie ma. I nie można biegać. O Jezu, draka. Dobra, tego już mi się nie chce nawet przeszukiwać, więc idziemy po prostu sobie stąd. Liftujemy w górę. O nie, to było niżej. To było niżej. Czy ja mogę zjechać? I w dół. Nie wiem, czy dobrze to zrobię, ale... Nie da się zeskoczyć.
Musimy się wspiąć w jakiś sposób. Na przykład drabiną. Kto mądrzejszy, to by wiedział. Powiedziałem, co mądrzejszy, spokojnie. Siedziba gildii. Tu jeszcze nas nie było. Nie wiem, po co zbieram te guldeny, ale... to zbieram. Jakoś tak mi się przyjęło, że je zbieram. Nic nie ma. No. Szukam szefa gildii. Podobno nazywa się Driscoll. To ja. A ty to kto? Rzadko widuję tu nowe twarze. Nie jesteś stąd, jak sądzę. Nie. I szukam pracy. Przykro mi, to wyjątkowa organizacja. Nie możesz tu tak sobie wparować i dostać robotę. Nie wparowałem. Grzecznie wszedłem. Myślisz, że taka gadka pomoże ci dostać robotę? Przepraszam, jestem nowy i nieobyty. Chcę poznać miasto, a z tego, co słyszałem, to chyba najlepszy sposób, żeby to zrobić. A przy okazji zarobić. Byłem pielgrzymem, jeśli to pomoże. Pielgrzymem, mówisz? Słyszałem o takich jak ty. Marna rekomendacja. A, słuchaj, mówiłeś, że to wyjątkowa grupa. Co jest w niej takiego wyjątkowego? Pracujemy dla ludzi, a nie tylko dla szmalu. Gońcy dostarczają paczki i listy ludziom z całego miasta. Zajmowałem się tym jako pielgrzym. To cenna praca. Raczej bezcenna. I nie tylko ze względu na wysokość opłat. Paczki i listy to informacje. A informacje to podstawa społeczeństwa. A także mocne spoiwo, które potrafi utrzymać ludzi w kupie. Albo ich rozdzielić. No, jasne, rozumiem. Nie wydaje mi się. Pielgrzymi cenią sobie tylko forsę. Nie macie żadnych wyższych celów. Ale gońcy... gońcy to zaufani słudzy tego systemu połączeń i informacji. W pewnym sensie chronimy całe społeczeństwo. Zabezpieczamy informacje. I dbamy o więzi między ludźmi. Wiem, co masz na myśli. To chyba spora odpowiedzialność. Jeszcze jak. I właśnie dlatego nie każdy Olek, Bolek, Tolek czy szemrany pielgrzym może zostać gońcem. Proszę, chcę wam pomóc. Może mogę coś zrobić. Tak, zwijać się stąd. Miłego dnia życzę. No, sztychamie. Dawaj jeszcze raz. Na pewno mnie nie potrzebujesz. Zdaje się, że masz mało gońców. Tak. Ostatnio zrobiło się jakoś bardziej niebezpiecznie. Może próbuję oddać ci przysługę, nie przyjmując cię w tym konkretnym momencie. Jestem pielgrzymem. Nie boję się. Nawet tego, co jest za murami. O, doprawdy. Niech ci będzie. Co powiesz na mały test? A potem zobaczymy, co dalej. Umowa stoi. Mów dalej. Dobra, spryciarzu. Sprawdźmy, na co cię stać. Najpierw musisz się dostać na górę pobliskiego budynku i przynieść stamtąd paczkę, którą zostawił jeden z naszych. Powinna leżeć gdzieś przy namiocie. To wszystko? Zaraz wracam. To nie wszystko. Jestem pewny, że to nie wszystko. Ciebie już znamy. Ja sobie tylko tu pogrzebię. Ja sobie tu tylko pogrzebię. Z wami rozmawiać nie mogę, więc luz, ale jest tutaj nagranie. Dziękuję. Wiem, mówiłem nieraz już, że będziemy te nagrania przesłuchiwać. I tak będzie. Znajdźmy paczkę. Jest jakieś wejście. A kurde, ale zwaliłem. Dobra, mogłem to inaczej zrobić. Trudno. Teraz już się niestety nie obejdzie bez spinaczki, prawda? A jakże? No, skakuj, skakuj, skakuj. Aiden, skakuj. Dziękujemy. Jaki śmietnik tu jest. Opa. Nawet tego mi się zbierać nie chce zbytnio. Halo, to w mordę walo. To jest tam? To jest tam. No dobra, już jestem tu, to przy okazji cię wezmę, no. Pomóż
Pomóż mi! Zakażeń! Masz. Idź mi stąd. Nikt tak nie potrzebował ratunku jak ja. Ja cię już kilka razy ratowałem. Przyjacielu. Kilka razy cię już ratowałem. Hop. To mamy łóżeczko jeszcze w razie czego. W sumie się pyta, bo zaraz będzie w sumie dzień. Dobra. No i gdzie jest ta paczka? To jest to? Zrobione. Bułka z masłem. Szybko poszło. Nieźle. To miał być test? Nawet się nie spłaciłem. Ej, nie bądź taki cwany. To dopiero początek. Jak się domyślasz, praca gońca często wymaga przedzierania się przez obszary pełne zarażonych. Do tego czasami w nocy. W ramach tego testu musisz zebrać 5 listów w ciemnej strefie. Upuścił je tam goniec napadnięty przez zarażonych. Będziesz musiał się wysilić, żeby w ogóle przeżyć. A co dopiero wykonać zadanie. Ale dla pielgrzyma to przecież pestka, no nie? No, to już bardziej dla mnie. Do zobaczenia. Dobra, idziemy spać. Jezu, przestań. Aiden, przestań. Uspokój się, opanuj się. Jesteś naświetlony. Idziemy śpiórkać. Idziemy śpiórkać znów. 184. No Jezu, jedzę muszę ataków, chłopie. Przestań to robić. Idź pcia. Pięknie, ładnie. O, takie klimaty mi pasują. Latareczka włączona. Lecimy na ciemne strefy. Lecimy na ciemne strefy. 77 metrów, to jest daleko? Trochę. No ale to też nie jest problem dla nas żaden. No dobra, to już bardziej. Szybko zmiana na topór. Czemu ja nie widzę waszych HP-ków? Teraz już widzę. No. On gnoju. Następny. Obudziły mi się wszystkie lumpy, hawalumpy. Dobrze, że jest noc. Dobrze, że jest noska. Jest trochę wytępie. Zawsze trochę więcej expa. Miałem się zmęczyć? No dobra, no i ten się trochę sapał, to prawda. Ale tylko troszkę. Kabelki to jest przyszłość. Dobra, mają te monitory, że one się jeszcze nie wypaliły. Trzeci. No serio, to miało być trudne? Tu mi coś śmierdzi. Tu będzie coś więcej. No i co, i mam teraz wrócić, tak? Nadal nie uważam, że to było ciężkie. Mam wywyskowy. Hop. I hop. Daleko to jest? 100 metrów jeszcze. Opa. Pa. Dobra. Tam jest wejście. Jakbyśmy się postarali. Jest szansa, że ja tam wlecę. Jest szansa? No jakże. Nawet duża. Dzień dobry. Nieźle, spryciarzu.
Nieźle. Nie nazwałbym tego testem. Ha, poczekaj na ostatni. Staniesz twarzą w twarz z klientami. Na tym polega ta robota. Łączymy ludzi za sprawą wysłanych przez nich listów. Można powiedzieć, że odbudowujemy zrujnowane społeczeństwo. Teraz masz szansę pokazać, na co naprawdę cię stać. Poradzę sobie. Wiesz lub nie, ale ludzie mnie lubią. Ha, nie powiedziałbym. Ale muszę przyznać, że twarda z ciebie sztuka. Zaczynam dostrzegać twój potencjał. Jeśli dasz radę, może jednak pozwolę ci złożyć przysięgę gońców. Tylko lepiej dla ciebie, żeby klienci się nie skarżyli. Nie będą. Obiecuję. Dobra. Daj, bo jeszcze chcę w tym odcinku to zrobić. Daleko? 309 metrów, 451. Od cholery! Od cholery. No ale dobra, lecimy. Wow, co to za podmuchy? Co to za podmuchy? Nie ma mnie już. No, leć! Co się dzieje z tym? To nie miało tak wyglądać. Ewidentnie nie miało. Znowu w życiu mi nie wyszło. Znowu w życiu mi nie wyszło. Ufka. Lecimy na Szczecin. Nie da szady? Nie da szady. No właś, Aidenku, właś. Czuję się trochę jak w GTA. Czuję się trochę jak w GTA. Cóż to jest? Za jakieś dziwne specyfikalia. Trochę tego jest tutaj, dobra, ale idziemy, bo nie mamy czasu. Zostały mi 3-2 minuty w sumie. Nie ma opcji, żebyśmy się ogarnęli z tym. Aiden. Nie rób mi tego, proszę, weź. Przynajmniej tutaj teraz tą akcję odwal perfekcyjnie. Proszę. 24 metry. Jesteś tam? Dołącz do nas w barze. Nas? Jakich nas? Frank? Jesteśmy w rybim oku? Jestem gońcem. Oto list. Dziękuję. No, najwyższa pora. Słucham? To od mojego chłopaka. W końcu zostawił żonę. O, gratulacje. Sam jakiś czas temu rozstałem się z żoną. Była wyrozumiała. Cieszę się, że Len w końcu zdobył się na odwagę i powiedział żonie prawdę. Teraz nareszcie możemy być razem. O nie, wątek LGBT. Wątek LGBT. Nie to, żebym coś do tego miał, ale wątek LGBT. Musieli to wcisnąć, nie? Musieli to wcisnąć. Musieli, oni by się po prostu, no, nie mogliby być sobą. Daleko? 300 metrów, sporo. No może, jakoś. Mi część. Nie widzę tu żadnych regeneratorów, jeżeli chodzi o naszą kondycję. A zostało nam bardzo mało tej kondycji. Uff. Ledwo. Dobra, zrobimy to w inny sposób. Dobra, bym tego krzykacz sobie próbował pokrzyczeć. Już powinienem kończyć odcinek. It happens. Nie zostawię was tak w ten sposób. O nie, idziemy na statek. Tam nas chyba nie lubią.
Tam nas chyba nie lubią. I cyk. Jesteśmy na statku. Jeszcze powiedzcie, że do Jackmata musimy podejść, to w ogóle będzie komedia. To już w ogóle będzie śmiech na sali. No, daleko jeszcze. Słuchaj, mam sprawę. Dobra, to jest tu. Hej, Aiden. Nie mam chwili. Muszę kończyć odcinek. No nie, ja już wiem chyba do kogo. Chyba wiem do kogo. Chyba wiem. Do tej osoby, co myślę? Nie. O dziwo nie. I oczywiście Lag Spike, standardowo, na sam koniec odcinka. Standardowo. Dobra, najpierw do ciebie. Mam przesyłkę. Nareszcie. Proszę wybaczyć, przyniosłem ją, gdy tylko ją dostałem. Nie jestem zły na ciebie, tylko na syna. Nie pisał całymi tygodniami. Myślałem, że nie żyje. Ma w nosie ojca. Tobie jestem wdzięczny, gońcu. Przynajmniej już wiem, że ten matoł jest cały. Dobra, jeszcze jedna, tak? Jeszcze jedna. Tylko gdzie to jest wejście do ciebie? Z drugiej strony pewnie. No jaha. Cześć, jestem z Gildii Gońców. Mam list dla Bariego. Mamo! Mamo! Przyszedł list od taty! Ostrożnie, nie porwij go na strzępy. Nie porwę, obiecuję. Dziękuję ci, Gońcu. Uszczęśliwiłeś mi syna. No i luz. Fajnie, miło mi. Już? Hej, Driscoll. Załatwione. Dostarczyłem wszystkie przesyłki. To właśnie chciałem usłyszeć. Wpadnij przy okazji. Mam coś dla ciebie. I pamiętaj, metrem możesz się tu dostać znacznie szybciej. Wiem. Doskonale wiem. Ale czy ja mogę użyć metra w tej chwili? O dziwo mogę. O dziwo mogę. I to może jeszcze to zrobimy? Postaram się, nie obiecuję. Niestety tu się biegać nie da. Mam już 33 minuty odcinka. Chcę to zakończyć i rozpocząć w następnym odcinku już główne, żeby was nie zanudzić. No, idź, Aiden, no idź. Ale się będę klnął, jak będę renderował. No, skacz. Wbijamy, wbijamy, wbijamy. Ten odcinek będzie miał ze 36 minut. Albo i więcej. Dobra robota. Jakieś przemyślenia? Są przeróżne listy i przeróżni odbiorcy. A jak mówiłem, to jest wielka sieć. Właśnie pomogłeś ją rozbudować. Wygląda na to, że jednak się nadajesz. Jesteś gotowy złożyć przysięgę? Serio? Pielgrzymi nie są tacy oficjalni. I może na tym właśnie polega wasz problem. Jeśli chcesz być gońcem, to powtarzaj za mną. Dobra, niech będzie. Ja, nowy członek Gildii Gońców. Ja, nowy członek Gildii Gońców. Przysięgam służyć wszystkim mieszkańcom miasta w równej mierze. Przysięgam służyć wszystkim mieszkańcom miasta w równej mierze. Stawiać czoło zagrożeniom i bezpiecznie dostarczać powierzone mi przesyłki. Stawiać czoło zagrożeniom i bezpiecznie dostarczać powierzone mi przesyłki. Swoją pracę będę wykonywał honorowo i sumiennie. Zgodnie ze standardami przyjętymi w Gildii Gońców. Swoją pracę będę wykonywał honorowo i sumiennie, zgodnie ze standardami przyjętymi w Gildii Gońców. Na mocy nadanej mi przez Gildię Gońców, niniejszym mianuję cię pełnoprawnym członkiem Gildii. Z rangą nowicjusza. Witaj w ekipie, spryciarzu. Daj znać, kiedy będziesz chciał zacząć. Uhu, jesteśmy gońcem. Skoczkiem. Możemy handlować. Co ty tu masz? Nic nie masz. No ale lipa. Nic nie masz, chłopie. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discorda, jaki harmonogram macie w opisie.
Ewentualnie we wstawce. Dobra. Wychodzimy stąd. Nie mogę wyjść? No nie. No proszę. Nowy goniec. To miała być elitarna grupa. Pielgrzym? Ja pierdolę. Jakiś problem? Lepiej, żebyś ty nim nie został. W końcu równie dobrze możesz być kolejnym Derekiem. Derekiem? A czym ty do cholery mówisz? Nieważne, chłopczyku. Po prostu lepiej się zachowuj. Będę ci się przyglądał. Świetnie, to popatrz na mój środkowy palec. Coś takiego. Nasz mały goniec to w dodatku żartowniś. To miejsce schodzi na psy. Po prostu staram się podtrzymać twoją tradycję. Ale mu dogadał. To tylko Jack. Olej go, kompaniero. Wygląda na to, że mi na to nie pozwoli. Tranquilo. Nie taki diabeł straszny, jak go rysują? Tak to idzie? Ja mochajmy tak w ogóle. Praca gońca jest niebezpieczna. Jesteśmy małą grupą i pomagamy sobie. Więc jesteś pielgrzymem, tak? Dobrze. Niejedno widziałeś i robiłeś. Czasem przez los Nowato zginą ludzie. Aiden, przez tego Dereka ktoś zginął? Na szczęście nie. Derek po prostu był loco. Kochał adrenalinę. Wszyscy traktujemy to poważnie, ale on miał obsesję. W pewnym sensie podziwiałem jego zaangażowanie, chociaż był fanatykiem. To co się stało? Okazało się, że Cabron był też zwykłym ćpunem. Wyzbierał całe zapasy stymulantów, jak jakiś rozszalały Pac-Man. Przez niego inni gońcy mieli o wiele trudniej. Co się z nim stało? Wyleciał na zbity pysk. W gildii nie ma miejsca dla zdrajców, amigo. To prosta recepta na katastrofę. Niech zgadnę, to Jack prowadził krucjatę. I to bardzo skuteczną, amigo. Nie wątpię. No, to 37 minut odcinka. Dobra, moi drodzy, dzięki raz jeszcze wielkie, trzymajcie się. Hej, hej.